Proszę sprawdzać bawoły. Dzień dobry Państwu. Pan jest rolnik za Kętrzynem. Blisko patrzy. Niech Pan kopie, niech Pan szuka. Co Pan szuka, niech Pan powie. No, patrzymy, czy są dżownicki. Aha. Życie jest w ziemi. A jak się kopie? Miękko, pulchno jest. Pulchno. Pewnie. No dobrze. Czyli do ruiny Pana nie doprowadziłem? Nie. Nie. A wręcz trzeba to po... Jedny kochany, więc z powrotem z nią, bo to jest... Tak, niech idzie, ona se zna... tylko nie przyciskać, nie. Jest dobrze. Teraz byśmy pobrali glebę, bo co, jeszcze będziesz Pan kopał? Nie. Nie, nie ma sensu. Tak. Okej. Okay. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy kolejny raz u Pana Marcinana i Pani Ani w gospodarstwie. Chcemy tutaj teraz... razem z właścicielami zobaczyć, jak się zachowuje kompost, który jest zaprawiany biologią, tak? No i cel spotkania jest taki. Przyszłość siebie, tego tak. Czyli przygotowujemy się już do... Przygotowujemy się do zimy, tak? Tak jest. Przygotowujemy się do zimy. Pan Marcin dzisiaj z ekspertem pobrał próbki glebowe, tak? Zostały wykonane pomiary. Wymieszane? Tak. No i już jesteśmy po żniwach rzepaku. Pan tak? Jaką glebę? Co ten przyrząd mówi? Tym przyrządem zbadaliśmy zawartość składników. Ogólnie? Tak. To jest zero jedynkowy. I jak tutaj się naciśnie, to zawsze mamy żółte. Tak. Ale ma być jakie? Zielone. Zielone. I wtedy jest gitara. I pan jeszcze nie widoił wszystkiego, albo już pan włożył w to pole. Bo ja niestety muszę się przyznać bez bicia, że jestem no tak jak jest. Jest u mnie zielono. Pięknie. I panie Marcinie, żeśmy rozmawiali wcześniej przy stole, że rok, dwa, trzy lata wstecz, to przeciętny rolnik w jaki sposób przygotowuje się do kolejnych sezonu? Na oko. Na oko. Czyli nie pada ziemi, jaka jest zasobność, tylko się na oko sypie NPK-i, jak najwięcej. A my tutaj będziemy badać, co mamy w ziemi. Przyrządami, tak? Tak. Do pomiarów i na tej podstawie będzie Pan podejmował decyzję. Tak, tylko nawożenia wtedy. Tak. No i tutaj posiłkując się współpracą z ekspertem, dążymy do tego, żeby ekonomia upraw coraz bardziej podnosić. Tutaj pani Ania kontroluje Excel, tak? No i Awaga weryfikuje plon. Na temat rzepaku. Inni mają bardzo dużo, pan ma słabo, 400. Tak. Rzepaku. Tutaj zaopatruje się w specjalne nawozy, czyli kompost, w celu przyspieszenia rozkładu kompostu stosuje odpowiednie biologię, która przyspiesza rozkład tej materii. Po miesiącu czasu kubka ładnie nam obległa o co najmniej metr, do góry wyżej. Także ta biologia ładnie działa. Widać, że się robi taka żyzna. I to byśmy... I jeszcze jedna sprawa, bez biologii to się kubka miała taki specyficzny zapach. Teraz tego zapachu nie ma. To chciałbym jeszcze dorzucić. Dobrze i cieszymy się bardzo. Jeszcze mamy zrobionej kompostu badania. Tak. Co tam mamy, bo musimy wiedzieć, co do tej ziemi wkładamy. Tak, Excela. Do Excela. Tak, żona to robi. Tak jest. Jakie mamy koszty, trzeba wszystko policzyć. Tak. A po co pan mnie wołał? Żeby się podeprzeć konkretną wiedzą od eksperta. Cieszę się bardzo. I proszę pana, to nie jest moja wiedza, to jest wiedza profesora Schneidera, Zenona, świętej pamięci już Poznań. I uszlachetnialiśmy też odpowiednią biologią. Odpady jakieś tam drobne, które były bardzo dobre, aż okazało się, że to się nadawało tak nie do końca, nie? Dopiero po przerobieniu, nie? I to samo jest tutaj. I teraz patrzymy, że rolnik nie liczy bardzo dobrze, bo przecież wie co robi.
I teraz substancja organiczna, mamy 4,4, a jeżeli ona siadła, to znaczy mamy 5,8. Tak. Czyli 1,4 mamy lepiej, mniej do wożenia. Nie do wożenia. A reszta to już niech se każdy policzy. I tu jestem zadowolony bardzo. Nie ilość, ale jakość. To jest średnio, tak, bo to po tak graduiciu chyba, tak, nie tamto. No. Średnio w tamtej stronie tak słabo było. Z 40 nie? hektarów z 1,4 tonki, bo jest proszę 160 ton. Tym się pan nie przyjmuje. Ale to jest, że tak po graduiciu. Panie doktorze Spychalski, i to jak to było, te tam gdzie pan Walenty, czy mógłbyś pan odpowiedzieć panu Emilowi na pytanie, tylko bardzo grzecznie proszę, ja pana proszę bardzo. Pan weźmie Mszycy? Tak. Witam. Kapusta głowiasta sadzona w czerwcu wystartowało pięknie. I mszyca. Dopóki nie przyszła mszyca i nie ma, nie działa na nią nic. No zobaczymy. Wczoraj poszedł trimor, więc może zacznie działać jak należy. Więc... Co pan doktor na to? Jaka przyczyna tego jest? Jak trimor nie weźmie, to już nie wiem co weźmie. No, ja też mam takie same zdanie, że nie, mam nadzieję, że podziała. Więc to pozbierać. Ale co, jeszcze raz? Proszę powtórzyć. Halo? No, jeszcze raz, bo coś tam mówił pan. Jak Pirimor nie weźmie, to nie wiem co weźmie przy tej cenie. Bo czy ja mam taką swoją teorię roboczą, no bo jeszcze zanim to wszystko co daliśmy biologicznego w kapustę, to klasyczne poszło nawożenie w lutym. Czyli konwencjonalne, czyli potas, magnez, siarka, fosfor z enteka, z polihalidów, tam jeszcze to wszystko poszło do gleby. Przed wysadzeniem jeszcze był mocznik dany, bo 100 kg chyba mocznika, czy 150, no bo to było dane. Czy mogłoby być coś takiego, że po prostu ta roślina tak zaciągnęła jeszcze tych wszystkich składników, że te nie zdążyła wapnia pociągnąć, nie wiem, i jest rozcieńczona? Na jakie wysoki sąd? No jeszcze nie było z czego wycisnąć. Nie wiem. Jeszcze nie było z czego cisnąć do tej pory. No to co ci trzeba zrobić sobą, no. No to ja wiem, że trzeba zrobić. No może być rozsypiane pH soku i już wtedy mszyca ma bardzo łatwo. A nie ma pan swojej odpowiedzi, bo pan zawsze na wszystko masz? Nie mam. Będę szukał w książkach profesora Schneidera, Scheinbergera może, chociaż on się zajmuje krzyżowymi. Panie Bronisławu, mnie na SGGW narzekali, że Boże Święty za mało potasu się daje, a tu się okazuje, że czysto ten potas blokuje. Wiedzieć to, że na uczelniach wysiak nie do końca uczyłem wiedzy, która jest fakt. To ja wiem, bo ja skończyłem studia rolnicze i jak głupi poszedłem i taki wyszedłem. Zaraz. W jakiej uczelni? Dawne ARD. Gdzie? W Olsztynie. Bardzo dobre. Dobre, no i... A resztę trzeba się douczyć. Znaczy tam ogólnie było trzeba się douczyć na samym starcie wszystkich robót. No ja też jakoś jestem po tym czerwonym legitymacji skortowany. Dość? No to dziękujemy panie doktorze, z Falentami się pożegnamy, na razie. Soki trzeba zrobić, no bo soki. Bez soków, no to co my wiemy? No dobra, mam pracę. A najlepiej panie Bronku, wyjmij pan te wszystkie te swoje elektrody na poszczególne pierwiastki. No proszę pana, ja je mam, tutaj robiliśmy, panie Marcinie, rzuci pan. Ekspert robi pomiary i jaki cel tych pomiarów? Ten cel, no to widać, jaki cel jest, nie? Czy nie widać? Mierzymy azot tu i teraz w roztworze glebowym. Niech pan powie, panie Marcinie. Mierzymy azot NO3 w roztworze glebowym. Ile mamy zasobności? Czyli nie wysyłamy do stacji chemiczno-rolniczej, tak? I możemy. Możemy to zrobić, ale... Ale możemy tu i teraz już wiemy. Tak samo wapniówkę, tak? Wapniówkę też. Też. O. I tych kilka parametrów pozwala na podejmowanie właściwych decyzji i przygotować się właściwie do zimy. Do siewów jesiennych. Tak. I jesteśmy u pana Marcina w celu przygotowania się do siewów frontu i do zimy.
czyli biotechnologia próchnica to życie wraz z Instytutem Wsparcia Rozwoju Rolnictwa z ekspertem. To będzie początek pierwszego pełnego sezonu. Tak. Bo rozpoczął pan od wiosny 2024. Tak. I pierwsze kroki pan postawił. Excel już wskazuje na poprawę finansową, no ale wiadomo, że poukładać składniki to nie jest takie hop-siup. Trzeba to troszeczkę i doświadczenie, umiejętności i czasu. Tak, no ale gdy łączymy to mikrobiologię z prostą uprawą, to jest większa szansa na powodzenie, na sukces, tak? Stopniowy sukces. No i zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy z Instytutem Wsparcia Rozwoju Rolnictwa, z ekspertem panem Bronisławem Szembowskim, żeby odnieść stopniowy sukces. Zapraszamy.